Let's remix it. Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol i jak widzicie, kurczę, no nie ma graczy online. Spośród moich wszystkich znajomych nikt o tej porze nie gra. A jest, kurczę, deficyt GTA. Niestety na kanale, więc no coś trzeba z tym zrobić. Tylko co w pojedynkę, no kurde, ja już z napadami no nie mogę czekać. Nie, no idziemy obczaić Lestera. Nie no, bo challenge, tak kurczę, trzymam je w próżni trochę, bo challenge dotyczy pojazdów, które otrzymam za wykonanie napadów. No, to się nie zapowiada, żebym szybko je wykonał, więc no nie no, przyspieszmy bieg wypadków po prostu. Uderzamy do Lestera. Zobaczymy, tam podobno pierwszy skok jest w dwie osoby dosłownie, to będę musiał tylko jedną inną osobę oprócz mnie znaleźć chętną do tego napadu. No dobra, moment, dawno mnie tu nie było. Mogę być delikatnie taki zarzewiały, jeżeli chodzi o umiejętności prowadzenia i w ogóle. No ale też wyłączmy sobie radio, bo teraz od kiedy gram już na słuchawkach wreszcie, to troszeczkę muzyka mi przeszkadza. Nie no, bez przesady. Zależy co leci jeszcze. Na przykład, no nie wiem. O, Cooler Than Me, niech sobie leci. Tylko kurczę, mógłbym to troszeczkę ciszej zrobić. Sobie podkręcę słuchawki, wybaczcie moment. O, dobra, i jest świetnie. Ej, właśnie, jakie ja mam celowanie włączone, bo od grania z ekipą Toaster, no zostało mi coś, pewna pamiątka, między innymi ustawienie. Asystowane, dobra, ej, czyli zmienia się automatycznie. No nie wiem, czy na mojej resztę ekipy też tam muszą za każdym razem, kiedy włączałem GTA, zmieniać sobie to na swobodne, czy nie, no ale ja muszę. Ale wnioskując po sobie, mogę stwierdzić, że wtedy domyślnym celowaniem jest po prostu asystowane, więc no. Kto tu wypacza rozgrywkę, Namo? Skoro zmieniasz coś w menu wcześniej, przed samą rozgrywką. No żartuję oczywiście, nie wiem, może już po prostu tak często grasz, że ci się ustawiło. Jako domyślne. Dobra, Lester tuż tuż, ja rozbitą wagę mam tam podjechać. Ile mam na koncie? O cholera, prawie bańkę. No nieźle. Widzę, musiałem chyba zostawić pieniądze na jakiejś lokacie czy czymś. Skoro mam już tyle, ale moment, widzieliście? Jestem sam. Sam na serwerze, jedna osoba. Kurde, co jest? Na pewno moje ustawienie odnośnie celowania jest dobre. Czyli wspomagane. No asystowane pełne, zresztą kurde. To nawet można sprawdzić szybciutko. Wyciągnijmy byle jaką broń. I byle jaki koleż, na przykład nie wiem. Ej, kurde. Czyżbym jednak nie miał? Nie no, bo wtedy już mamy od razu powód, dlaczego nie ma nikogo innego na serwerze. Ludzie po prostu nie grają na swobodnym celowaniu. Ale przynajmniej asystowane pełne. To dobra, to nie kogoś namierzy w takim wypadku. No chociaż jedną osobę jakąś. No póki co to jest mega turbo swobodne. Dobra, policjanci, jak oni przyjadą, na pewno będę mógł ich namierzyć, jeżeli się da po prostu. Więc czekamy spokojnie. No dobra, może nie spokojnie. A tak sobie postrzelajmy troszeczkę z kałacha. Oj, dawno tego nie robiłem, a w słuchawkach to jeszcze większa radość, bo słychać każdy dźwięk wystrzału. Bardzo wyraźnie, no kurde. Aha, sorry, zapomniałem. Że to jest tym mordercą przecież. No. Oj. Ej, no przecież namierza, co jest kurde grane. To czemu jestem sam? Jestem taki sam jak palec albo coś tam. No i ciężki mój los, kurde. No ale dobra, pozabijam tych policjantów. No ale jednak troszeczkę już, kurczę, przyzwyczajenie zostało z grania ze swobodnym celowaniem. Trochę. I to nie wiem właśnie, czy to są dobre przyzwyczajenia. Kiedy gra się jednak ze wspomaganym. Ale dobra, no. Nie jest aż tak źle znowu. Tylko zaraz zginę. Aha, ale to tym lepiej. Teraz przynajmniej nie będę musiał ich gubić, zanim dotrzemy do Lestera. Alright. Tenis. Kurde, naprawdę tenis teraz w tym momencie? Nie. Oczywiście, że nie. Idziemy do Lestera. Trudno, że z papcia. No ale właśnie, moment. Czy warto z papora? No, a tam najwyżej coś z ulicy zwinę zaraz. Ja chcę zobaczyć chociaż tą cutscenkę. No chyba, że od razu mi wyskoczy, że no, sorry, ale potrzebujemy dwóch osób. Najwidoczniej nie. Ale widzę, kwatera główna mu się nie zmieniła.
A zresztą to jest przed singlem, przypominam. Yes, come in, come in. It's good to see you again. Jasne. I've never been good at small talk. I don't have many friends. No, a tutaj Superlama nie jest dobry w żadnych rozmowach. Bo jest niemy. In the real world, then I go there, but I just I hide and I watch them and I think, wow, now you are experiencing 1% of what I felt my entire childhood when I spoke to a girl. On nie miał łatwego dzieciństwa na pewno. Feels good to talk. So, I know you've been complaining, but you weren't ready. Co, ale Rockstar sobie pojechał teraz. Obiecywali napady. Troszeczkę trzeba było poczekać i teraz takie teksty w cutscenkach. No i pięknie, o to chodzi. Inteligentny humor. Coming down the wire soonish. If you want, I'll contact you. But don't let me down on this. I'm putting my neck on the line, and I like my neck. Jestem pewien, że tej szyi nie stracisz, to znaczy głowy na karku. No, w singlu jakoś byłeś okazem zdrowe, no gdyby nie liczyć tej laseczki. Więc luz blues. Spokojnie. Nie, ale co, wywnioskowaliśmy z tego, że on do nas po prostu zadzwoni. Wow, czyli jedno może... Oh. Masakiera i ktoś inny. Lester niedługo odezwie się w sprawie akcji. Dobra, no to... Poczekajmy sobie, kulturalnie, ładnie, grzecznie. Może sprzedą jakiś samochód do LSC. Taki Jeep pewnie nie jest zbyt drogi. No to też nie akurat. Co tu począć? No chyba, że to. Co my tu mamy? O kurde. No niezbyt fajnie. Nie, chyba to będzie najdroższe, co mogę teraz sprzedać. Tak jak o granicę 3-3,5 tysiąca może. O, chyba, że jeszcze kierowca mnie dolubię przed wszystkim. Nie, pewnie, że nie. Dobra, spokojnie, spokojnie, driftcik. Taki tam głupi wiraż tylko. Dobra, ile? Czy się nie pomyliłem? Bo Lester lada moment powinien dzwonić. Tylko co ja wtedy zrobię, jak nie ma żadnego gracza, który ze znajomych, ani z ekipy, który mógłby mi pomóc? Nie wiem, zobaczymy. Ten mur przeskoczymy, jak do niego dobiegniemy dopiero. Dobra, 3400. No to kurczę, dobrze mówiłem jednak, dobrze mówiłem. Dobra. No to tak, widzę, jeszcze pamięć nie jest tak zupełnie złudna w moim przypadku. Jeszcze jakieś tam zalążki, że coś tam jest, pozostały. No i oczywiście teraz powinny lepsze samochody już jeździć tutaj. Co to za zmiany teksturek. Wcześniej to nie było aż tak bardzo widoczne. No ale w międzyczasie był jeszcze jeden patch podobno, który nie wiem co wprowadził, nie wiem co zmienił. No może grafikę z powrotem na tą najwyższą możliwą półkę, jaka była. No bo co ja chcę, ale żeby patche zaniżały jakość grafiki, no z tym się jeszcze nie spotkałem osobiście. Dobrze, że ktoś to wypatrzył. Że uszkodzenia samochodów były po prostu słabsze. Mniej widowiskowe. Co my tu mamy? Wszystko chyba mam na pełne, tak? No i to dosłownie wszystko. Ale właśnie, moment. Ej, faktycznie, jawnie. Nawet łzawiące. No to nieźle. I jeszcze tyle kapusty. No widać, opłaca się grać napady po prostu. Ale właśnie, ale opancerzenie. Tutaj nie jest powiedziane, że mam wszystko. Pełna. Aha, no tylko jedna. No super. Ale, no właśnie, to nie może tak wyglądać. To zupełnie psuje mi koncepcję. Więc tak, pokazuj. O, zwykłą. Ona pasuje tutaj jak ulał. Do tego stroju a la super bohater. Kurczę, Lester, no nie wiem, czy o to właśnie chodziło. O tą misję. Co prawda nową, kość dla psa. No dobra, czas pokazać na co mnie stać. No dobra, kit niech będzie. Z powodów, które nie powinny cię obchodzić, muszę nieco zmniejszyć stopień zmechanizowania służb policyjnych. Pomyślałem, że warto im wykręcić mały numer. O kurde. Ej, to brzmi całkiem nieźle, spróbujmy. Bo choć wiem, że to nie jest napad, wiem, że nie. No ale naprawdę domagaliście się jakiegoś materiału z GTA Online, więc proszę bardzo, naprawdę. Pierwsza okazja do nagrywania, no i siedzę i nagrywam właśnie, no. Nie blokujemy nic. No, wykupmy całą amunicję, bo zbyt wiele mnie to nie kosztowało.
O, LeBron SVK. Zatwierdzamy ustawienia. Bam, gramy. Koleś jest wybitnym dresiarzem, ale może dobrze strzela przynajmniej. Nie, ale teraz spójrzcie na to. Tutaj gościu mnie bardzo szybko dołączył. Parę sekund dosłownie minęło. A kiedy miałbym włączone swobodne celowanie, to byśmy mogli czekać i czekać i czekać i czekać. Naprawdę mało kto gra. Bez wspomagania. Kurde, czemu nie ma maski? Czy to można jakoś poprawić? Cholera, na szczęście można. No... O, dobra, mamy. Oj, LeBron! Czekaj, stój, wait! Ej, shit! Poczekaj, LeBron! Dobra, i tam miałeś jedno z większych gówien, jakie tutaj jeździ po drogach. Więc ja, starczy, że wezmę sobie coś szybszego, delikatnie i już zaraz się dogonię. To może być, powiedzmy. Ubermacht? Zion, dobra. Ale skorzystajmy z dobrodziejstw radia. Nie, i też jedna rzecz z takich, powiedzmy, w miarę technicznych rzeczy, jeżeli chodzi o nagrywanie filmików na YouTube. No, nagrywanie w słuchawkach też to jest zupełnie co innego niż nagrywanie bez. Ja nie słyszę dźwięku swojego głosu i dla mnie to jest dziwne. No i mogą się zdarzać pewne kwiatki, powiedzmy, że nagle jakoś nie dopilnuję poprawnej wymowy jakiegoś słowa. No ale sorry, ja go po prostu nie słyszę. Dobra, LeBron już dotarł, ja jestem tuż za LeBronem. Cześć, LeBron. Jesteś tutaj? No i pięknie. Co teraz? Do radiowozu, no to ciśniemy, LeBron. No, a powiedzmy, że pojadę za nim. No nie, no bo sorry, nadal bym chciał go, oj, wyprzedzić. No pewnie, że go wyprzedzę. Dobra, no to zapraszam za mną. Jesteś tam? Toczysz się? No to świetnie. Dobra, i co? Zniszczyć radiowóz. Ale tak definitywnie, bo jeżeli tak definitywnie, to ja mam bombkę. Dobra. Nie, no sorry, kurde, ale naprawdę ze słuchawkami jest zupełnie co innego. Się można w muzykę wkręcić. No jakby była kamera, byście widzieli, że główka pracuje teraz. Dobra, spokojnie, nie będę przełączał widoku. Oni nie wiedzą, że chcę im zrobić kuku. Więc tak, op i op. Dobra, i nara. Dobra, zniszczyłem oba i co teraz? Zniszczyć furgonetkę. Ej, czyli naprawdę to jest wybitny atak na policjantów w Los Santos, dobra. Ciekawe, czemu Lester chce odwrócić uwagę teraz. Panów w niebieskim. The boys in blue. Czyli w sumie chłopców. Oj, on będzie pierwszy przy tej furgonetce chyba. Tylko czy da radę ją zniszczyć? To nie jest właśnie powiedziane, bo on może nie mieć bombek po prostu. Zaktualizujmy. Okej, okay, dobra. Kilometr stąd. Lada moment, będziemy na miejscu. Na roku gorzej. Czy lepiej Midnight City. O, kurde, no. Bardzo chciałem uniknąć kolizji, no ale po prostu no nie dało rady. Ale spójrzcie na to, mam jeszcze w pełni kamizelkę i wszystko. Oj, oj, oj. No zaiste piękny skok, piechol. Dajcie mi stąd wyjechać, bo zaraz zaczną do mnie strzelać. O, kurde. Dobra, padnij. Kryj ryj. Dobra, gdzie jest furgonetka? Naprawdę zbyt mało zdrowia, żeby tu się bawić w jakieś pierdoły, no. Gdzie to jest? O cholera. Popełnię samobójstwo. Życia drużyny skończyły się. No to pięknie. Dobra, ustawmy jeszcze raz furgonetkę. Oj, wypadałoby zaraz... O cholera, dobra. Dobra, nara. Nie mogę zginąć. Zaraz LeBron zginie i no. Ej! 20 sekund mi zostało, rusz ten tyłek, no dalej. Umarł w cholerę, dobra. Trudno, ja też tutaj zaraz zginę, zapewne. Ale równie dobrze może nie. Równie dobrze może nie. Oj, kiepściutko. To bym musiał przeżyć, ale wiadomo, że nie przeżyję przecież. Ej, czas upłynął, a ja jednak przeżyłem, jest. Twardziej się z niego zrobił, super lamy. Po tym całym czasie. Nieźle. Ach.
No dobra, ale co? Restarcik? No czemu nie? Lester jeszcze nie dzwoni. A misja jest w miarę spoko. No takich nie było fajnych, gdzie coś się po prostu działo. Zawsze było jedź tam, rozwal to, coś zrób. Albo jedź tam i broń lokacji. No nie było takich rozbudowanych, ale widać dobrze. Aktualizacja oprócz napadów wprowadziła jeszcze wiele innych rzeczy. Czy ja jestem sam? Tak, jestem sam. Zabierz wyposażenie z magazynu. No dobra. Widzę delikatna rozgrzewka przed napadami chyba. Mam z powrotem okazję, żeby moje kciuki popracowały trochę. Aha, można myśleć dwa granaty. No wow. Bardziej bombki by się tutaj przydały, serio. No ale okej, weźmy Mustanga po nim. No szkoda, że kurde w pojedynkę, naprawdę szkoda. No ale teraz przynajmniej mam pewność, że to się uda. No bo że jeżeli skopię, to będzie to tylko i wyłącznie moja wina. Dobra, popik. Kurde, ta muzyka jest dobra. Nie, ale to nie ta kamera była. No właśnie, może dlatego się nie udało. Jasne. Dobra, bomby. Cholera, przeleciałem, dobra. Są. Teraz tak, w pierwszej kolejności radiowóz, później furgonetka, a później co? No pewnie trzeba faktycznie wyprowadzić policjantów gdzieś poza miasto, pewnie nawet. Dobra, mam nadzieję, że uda mi się to w miarę szybko ogarnąć. Bo zniszczenia radiowozu, no, mało jest czasu. O shit. Ale na szczęście, tak jak powiedziałem, od zniszczenia radiowozu nie wcześniej. Więc mogę sobie nawet zmienić teraz coś, co mi przeszkadza bardzo. Szacha z kapturem. Proszę bardzo, czemu ściągasz tą maskę, kiedy misja się zaczyna? Nie wiem. To nie powinno tak wyglądać. I mam na myśli tu twój ryj, Superlam. O, przerzucił. Dobra, policjanci już mnie chcą ścigać. Dajmy im powód. Okej, dobra. Pewnie zaraz będą gdzieś za mną. Ojojojojojojojo. No przecież deszcz nie pada, co tak nim rzuca na zakręta? Nie, dobra, nie widzę radiowozów żadnych, ani przede mną. Już się pojawił, dobra. No trzeba go ominąć jakoś ładnie. Może tak, tutaj po prostu. Ej, czemu nie mam kamizelki użytej? Ale dobra, ja obiecam, mam jeszcze jedno życie. Nie no, ale wydaje mi się, że nie powinno być problemów. Chyba trafię bombą przez płot, prawda? No, nie ma to jak zahamować na latarniach. No wiem, że to jest LSPD, kurde. Dobra, rozwaliłem strażników, jest spoko. Jak to się dostać na drugą stronę? No kurde, właśnie chyba LeBron miał problemy. A teraz się okazuje, że ja też mam mieć? Niedoczekanie. W życiu nigdy. Dobra, wbijaj tu na górę. No nie mówię, że... O kurde, Houston mamy problem, on tu nie wejdzie. Dobra, oni już wiedzą, co się święci teraz. Więc mam nadzieję, że to się uda jakoś ładnie wyczyścić teraz. O ja, po jaką cholerę, ja się wychyliłem. Aha, skradanie się mi urosło. No jak pięknie, tylko szkoda, że się nie skradałem akurat. A może tak. Może to będzie najlepsze rozwiązanie po prostu. W tej sytuacji. Gdzie jest furgonetka? O kurde. Dobra, dostaję w plecy. Nie jest dobrze. Nie jest wcale dobrze. No, kurde! No właśnie. Nie, bo już teraz helikopter nawet do mnie pruje. Dasz coś tu się wspiąć? Raczej nie. Co? Aha, sorry. Czas. Ja pierdzielę, zapomniałem. Kompletnie o tym zapomniałem. No ale okej, 750 baksów zarobiłem. No nie, no naprawdę nie jest dobrze. Ale serio, no jestem zawziętym człowiekiem. Zróbmy to jeszcze raz. No to 3 razy sztuka, no. Raz się nie udało, kiedy byliśmy w duecie. Teraz, kiedy solowy występ zaliczyłem, też się nie udało i też czas upłynął. No, co może być regułą, nawet tutaj w przypadku trzeciego podejścia teraz. Oby nie. Trzymajcie kciuki, żeby tak nie było. No wiem dlaczego, bo kurde, na samym początku trzeba już sobie włączyć tak, raz, że pancerz. A może lekki. Akurat tak został. Pokazuj zwykłą, okej.
No i oczywiście to musi wrócić na pysk. No, i to rozumiem. Dobra, zabierz wyposażenie, tak? No to pozwólcie, że wywalę sobie ten granat. Żeby móc teraz podnieść go. Nie no, na szczęście nie jest to wymagane. Nie muszę ich podnosić, żeby wystartować, no ale ej. I tak muszę wejść tutaj w to żółte pole. Dobra. Ej, kurde, no ale jak już wywaliłem jeden, to mógłbym go podnieść. No, lamo! No bez przesady, no bez kitu. Ej, czemu nie mogę go podnieść? Yeah! No to dobra, to zmarnowałem ten granat. Yeah! Nieźle. Po prostu pięknie. No dobra, ale wiecie co? Podróż do samego radiowozu sobie przyspieszmy delikatnie, jeżeli pozwolicie. Dobra, już jesteśmy. I teraz tak, załatwmy to szybko. Boom. I boom. Dobra. Łubu-dubu, dobra. Dziękuję bardzo. No to potrącenie zupełnie niepotrzebne. Zupełnie. No ale okej, pamiętam drogę. Choć mogę ją sobie oczywiście na szybkości tutaj w GPS-ie trzasnąć, bo niby czemu nie? Skoro teraz to tak szybko można robić. Nie no, nie teraz, to już było od dawien dawna, tylko teraz jestem już wprawiony w włączenie GPS-u po prostu. No palce same chodzą po prostu. Dobra, dobra. Minuta 30. No, krótko. Mało czasu przed nami. Kurde, chciałem wyskoczyć, żeby było bardziej widowiskowo, ale widzę, straciłem przez to parę cennych sekund tylko. Nie, ale okej, tam na pewno można jakoś się dostać. Tak lepiej. A tam może ktoś był. Ej, dobra, zróbmy to w ten sposób, serio. Tu przeskoczmy. Oj, kurde, no nie. No nie mów, że tak. No ile jeszcze, bo oni już naprawdę prują. No bez kitu. Stój, no kurde, nie wierzę. Ile bomb potrzeba, żeby rozwalić tą głupią furgonetkę, nie? Ile? Cholera, dobra, najpierw tutaj muszę wyczyścić, jeżeli w ogóle chcę myśleć o przeżyciu. Nie, ale serio, walić przeżycie. Czas, spójrzcie na czas. Tylko naprawdę jest mało. Nie mam najcięższe argumenty. No wreszcie! Ale ledwo co żyje. Tak właśnie nie żyje! No kurde, no nie! Ale dobra, teraz już wiem wszystko na temat tej misji, co mi jest potrzebne do szczęścia. A moim szczęściem będzie zrobienie tego wreszcie. No i może wtedy wpadnie 87 ranga. Jeszcze tylko 13 i RPG. Choć już rakiety mam. Więc już na RPG nie czekam z takim utęsknieniem jak wcześniej. O kurde, czemu tu? Co ja wcisnąłem? No przecież szybki restart chyba, nie? A tak, przecież to jest tutaj. Dobra, o, już myślałem, że mnie gdzieś wywiało dalej zupełnie. Ale dobra, słuchajcie co? A może mój własny krzywy ryj przyniesie mi teraz szczęście? Nie zakładamy maski. A co tam? A co tam? Nie, dobra, nie, sobie nie mogę. Nie. Oj, długo nie wytrzymałem. Czacha z kapturem, jedziesz. A, widzieliście to? Strój Avenger Lama. Kurde, jasne. No. Komuś się coś tutaj grubo pomyliło chyba. No raczej żaden z Avengersów by tutaj, kurczę, nie zginął podczas takiej misji. W ogóle żaden by nie wykonywał tego typu misji, mi się wydaje. Ale dobra. Dawaj tu na lewo, ale włączmy sobie resztę. Jakieś tam radyjko. 106. Co to jest za radio? Radio Los Santos. Te interesujące dźwięki. Ale nie. Dobra, te pogaduchy też odpadają. Kurde, tutaj też, dobra. Coś innego. Ale tym razem serio, to będą granaty, bo już bombek mistrz, szkoda troszkę. Dobra, powiedzmy.
Dobra, zniszczono oba na pewno. Tak jest. No i teraz tą trasą. A tu dalej piosenek nie ma na non-stop popie. To jakie to jest kurde non-stop, jak teraz właśnie nie ma popu, no. Oj, coś tutaj widzę, no taki dysonans pewien, delikatny. Między nazwą a tym, co puszczają teraz. Nie, dobra, ale teraz o 7 tylko. Ała. Nie, ale dobra, tak czy tak, najpierw trzeba rozwalić policjantów, a później dopiero rzucać bombami, czy tam nie, w sumie już granatami chyba mogę, ale w furgonetkę. Spoko, spoko, spokojnie, spokojnie, no właśnie. Dobra, wysiądźmy. Oj, 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 oj. Kto, skąd, gdzie, jak? Kurde. Dobra, ja się muszę dostać tylko tutaj. No nie, nie spadnij. O, dzięki ci Boże. Oj, tak, kiepskie miejsce. Co? Co? Czy wy to widzieliście? Naprawdę, starczył jeden strzał tylko. Jawnie, serio, jeden. Dobra, teraz policyjne motory. Oj, 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 sito z pleców mi robią. Dobra, byle jakie auto. Ja, no chyba to będzie radiowóz, nie? Dobra, cicho, cicho, coś tu mamy. Czy to jest gauntlet? Czy to jest gauntlet? No i pięknie. O ile to uda mi się ukraść w ogóle przed śmiercią, no. A nie zapowiada się niestety. Jeszcze jedna kulka i po mnie. Oj, cicho, cicho. Jednak coś z tego może być, jeżeli tu się zmieszczę. O cholera, dobra, obracaj, 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 no. Jest. Gdzie to? Jak, tu? O, dobra, czemu nie? Mogę tu zjechać. Aczkolwiek, kurde, wiem, że chodzi wam o pas po drugiej stronie. Gdzieś musi być jakieś przebicie. No, oj, 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 no nie, no nie mówcie, no 50 sekund mi ledwo zostało, no. Dobra, tu i na górę, chyba tak? Dobrze wnioskuję? Nie, wcale nie, cholera, gdzie oni chcą mnie wywieźć? A tutaj, dobra, cicho, spoko. Może na popie coś, to jest co poprawi mi humor. Dobra, trochę. Jedziemy, jedziemy. No ja pierdzielę! No przecież to jest tuż, tuż, to jest tutaj, tu! Tu za rogiem! Co mam? Bomby, granaty? Obojętnie! Oj, wcale nie. Oj, wcale nie, jednak muszą być przylepy. Nie mam czasu na czekanie na wybuch granatu. Gdzie są te motory? Dobra, są. Jeden. Jest i drugi, jest wszystko, 6 minut. Na zniszczenie więziennego busa. Aha! No to ładnie, dobra, to ja w takim wypadku... Pozwólcie, że się posilę trochę. Czyli tak, przekąseczki. Pach, pach. Pancerz. Pach. Dobra. I w pełni zdrowia mogę teraz sobie włączyć GPS-i. Dobra, podejrzewałem, że to będzie daleko, ale 5 km. No muszę robić kilometr w minutę teraz. No przy pełnym pościgu policyjnym. Choć w sumie on nie jest taki pełen, ma 3 gwiazdki ledwo. No mogłoby być zdecydowanie gorzej. Ale no, mogę wypatrywać chyba lepszego auta. No nic nie mam przeciwko gauntletom, ale są szybsze samochody. Zdecydowanie. Na przykład to właśnie tam jeden minąłem. Dobra, jak zrobi się trochę luźniej. O shit. To trzeba będzie faktycznie zmienić. Bo to już jest tak obity, że delikatnie skręca sam już. Nie, tutaj lipa, póki co lipa. Wiedziałem, że mi radio nie pasowało coś. Ej, może mi się uda nawet ich zgubić, zanim tam dojadę. Jeżeli to jest w ogóle możliwe. A tam, delikatny off-road. No, kto mi zabroni? O cholera, chyba rzeczywistość, bo gdzieś się wbiję zaraz za płotek i nie wyjadę. Dobrze słyszę? Dokładnie. No i są pewne cechy pozytywne grają na słuchawkach. To właściwie większość. Imersja. To raz. Dwa. Rozeznanie w terenie lepsze. No bo sorry, słyszysz co się dzieje dookoła.
Oj, 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 ale może też przez to, że bardziej jestem skupiony na uszach teraz i na słuchu, to nie patrzę, gdzie jadę. Nie, no dobra, po prostu powiedzmy sobie szczerze, nie grałem w GTA Online jakieś 2 albo nawet 3 tygodnie. Więc coś jest na rzeczy faktycznie, no i tu jest pies pogrzebany raczej. I'm a tiny farmer. Kurde, to radio. O, ja tą reklamę już nie pierwszy raz słyszę. Ojejku, gry mobilnej polegającej na farmowaniu rzeczy. Znaczy, no jest się farmerem. Dzieciaczek mówi, no jak robi się nudno, to zawsze pozostaje żona farmera jeszcze. No, ten Rockstar ma poczucie humoru. Kurde, dobra muzyka tutaj leci. Lepsza wkrętka. No i właśnie w tym momencie zacząłem się zastanawiać, czy nie lepiej by było, abym nagrywał mój własny głos oddzielnie i bym po prostu dostosowywał dźwięk i tak właściwie wysokość, głośność mojego głosu do gry, tak żeby gra była cały czas na tym samym poziomie głośności, a nie była przyciszana wtedy, kiedy ja się odzywam. Bo ja się odzywam praktycznie cały czas. I tak zauważyłem, że cisza rzadko przerywa moje materiały. No, w przeciwieństwie do innych youtuberów. Niezapomniana seria Rocka z Mortal Kombat, kiedy w trakcie walki może 4,5 słówka. Jeszcze kurde grał na easy, no nie wierzę. No ale dobra. No akurat nie każdy musi być dobry w każdy rodzaj gry przecież, nie? No ale dobra, ja tu gadu. Abstrahuję od tematu, a tutaj widzę 2 minuty 15 sekund. Ale autobus powinien być już tutaj gdzieś, prawda? Jest, dobra, ale też żołnierze chyba. Albo policjanci. Zresztą, czy to ważne? A kurde! Co się stało? Powiedzcie, że to nie było moje ostatnie życie. I tutaj nie wierzę! Ucieknij policja, ale... Jak? Moment. Ucieknij policji, okej, okay, bo to znaczy, że autobus jest rozwalony, ale... Czemu ja jestem wewnątrz pierdla? Czemu ja jestem w więzieniu? No nie, no co wy, no porąbało. No jak się mogę wydostać za płot? Nie, cholera, no pewnie... No podejrzewam, że mogę po prostu wyjść. Skoro już mnie tutaj wrzuciło, no ale ej. Gdzie jest drabina, bo też zeskok na dół. O, dobra, ci są schodki. A czemu nie korzystam z tego? Mam nadzieję, że tam przeskoczysz. No, pięknie. No skradaj się, może przejdziesz. Pod. Nie, nie da się. Dobra, pięknie. A to właściwie słabo. O kurde, nie teraz. Nie teraz. Czemu zeskakujesz w momencie, jak oni się nagle pojawiają ze każdej możliwej strony? No tam byłem przed chwilą, nikogo nie było. Szybko, do auta. Do auta. Dobra, i spieprzaj stąd. Co ty robisz? To się otworzy? Oj, cholera, nie wygląda, aby miało się otworzyć. Dobra, pancerz. Bam, przekąski. Nie no, naprawdę, nie otworzy się, no to mamy przerąbane. No chyba, że skoro oni mogą tu wjechać, to ja też będę mógł zaraz. A to właściwie wyjechać, bo tu jest wyjazd już. Tylko się musi otworzyć. Jest, dobra, teraz druga jego część, no, oj. Jest. Dobra, i teraz tylko ucieczka, nic więcej. O, ja chyba przestrzelili mi koło. Z helikoptera, no ładnie. Sharpshooterzy pieprzeni, no. Oj, no tak, helikopter. No to mamy problem. Bo ucieczka przed helikopterem należy do trudnych, ale... GPS brak, co prawda, ale tam jest lotnisko. I tak to zróbmy. Odlećmy im w przestworza, ale muszę to, kurde, przeżyć najpierw. O, a nie zapowiada się, kiedy tak będę jeździł? Serio? Ja w ogóle jak tam ogumienie w moim radiowozie? W pełni czy wybrakowane? W pełni, dobra, okej. Więc na lotnisko Trevora dostajemy się szybciej. O, ale no co jest? Jednak znosi go. To bardzo go znosi. Nie, nawet nie wiecie, jak jestem teraz wdzięczny programistom i projektantom, że nie umiejscowili kamienia nigdzie tam po drodze, gdzie zjeżdżałem. No ale ej, no nie tu. Not like this. Ja w ogóle nie wiem, czy wy wiecie, jak ja film
przytaczam mówiąc not like this, bo to jest cytat. Obejrzcie sobie pierwszą część Matrixa, kiedy ta zupełnie nieznacząca hakerka w białym stroju, ta, która też wyskakuje do świata, powiedzmy, matrixowego, czyli tego wewnątrz komputera. Jak ona miała, kurczę, switch? Nie wiem, biała taka. No i na samym końcu odłączałem jej kabel, jest not like this. Not like this. No i wtedy pada. No i to jest właśnie z tego filmu. No dobra, mam nadzieję, że kurde, no oczywiście ta, musi być radiowóz, tak. Zaraz koło mnie. Tej, no co jest? Ja fakiem do nich strzelam, no tak, no super. Nie, ale serio, co jest? Ani helikoptera? Oj, no nie róbcie mi tego. No a tutaj? W hangarze? Yeah, no i cały misterny plan. Dobra, kit, trudno. Ej, mogę rzucać przed siebie. Spoko, ale to znaczy tylko tyle, że mogę też za siebie. Ale w sumie, czy to będzie potrzebne? Nie, bo chyba ich uda mi się zgubić. Oj, ta piosenka jeszcze. O, szkoda, że tam jest Only Girl, nie? Bo się nie mogę wczuwać, tak na maksa. Ale jest nieźle, gwiazdeczki migają. Jesteśmy na dobrej drodze, żeby to się udało. No chyba, że ten helikopter za mną mnie zaraz dopadnie. No bo leci w dobrym kierunku. No i on nie ma takich pagórków na swojej drodze, jak ja mam teraz. No jeżeli tu się przede mną nie pojawi, to chyba się udało. Cholera jasna. Odbijaj. Dobra. Powiedzmy, że spoko. Jeżeli tu się gdzieś nie zatrzymam zaraz, głupio. Jest, dobra, ale jeszcze udaj się do kryjówki Lestera. Dobra, to może tak, wyłączmy najpierw koguta. Dobra, włączmy odpowiednie radio. No, i pozwólcie, że ja się podarę której piosenką. Wy niestety nie możecie, prawa autorskie i tak dalej, nie? Więc dla was teleport, a dla mnie... make me feel... Dobra, to zobaczę ja na miejscu. Okej, dobra. Jesteśmy już gdzieś w pobliżu. A piosenka dalej trwa. Czyli długo to nie trwało? Nie, ale dobra, gdzieś tutaj podejrzewam. Będzie szybciej, prawda? Trochę pod prąd, no ale ej. Jestem policjantem. Jestem policjantem. Kurde. Nie, dobra, to już tutaj. To może bez syren, bo się jeszcze Lester przestraszy i nie wyjdzie. Nie, ale raczej to nie były napady. Raczej na pewno nie. Choć może. W sumie kto wie. Że ja jestem totalnym laikiem, mimo 263 materiałów prawie na swojej koncie. Prawie, bo zaraz zabieram się do nagrywania następnego. No dobra, na szczęście wpadła ta 87 ranga. Dobra misja, powiedzmy. I całkiem dobry pekiel za jej wykonanie. 15950 na normalu. Spoko. Dobra. Ale kochani, serio, to ja w tym miejscu kończę ten dzisiejszy odcinek. Zaraz, tak jak mówiłem, siadam do następnego. Więc jeszcze w najbliższej przyszłości się pojawi jakiś kolejny. Z GTA Online, więc nie bójcie się. Dobra, do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się, pozdro, cześć, hej!